Tym razem zaglądamy do gminy Zagnańsk w województwie świętokrzyskim, w sędziwe Łysogóry. Nie będzie to jednak opowieść o czarownicach na miotłach, nie o kusym, który wiódł na manowce i czyhał na ludzką duszę. Wspomnimy za to nieistniejącą już wąskotorową kolejkę leśną. Poszukamy tropów tetrapodów w kamieniołomie w Zachełmie. Zajrzymy w głąb pieca hutniczego w Samsonowie. Pokłonimy się królowi Puszczy Świętokrzyskiej i pobiwakujemy w jej gęstwinie. Będzie też odrobina wody dla ochłody, bo dni coraz cieplejsze. Na początek kilka słów o Zagnańsku. Jego początki sięgają XV wieku. To bardzo stara osada położona w dolinie rzeki Bobrzy. Część jej obszaru należy do leśnego kompleksu promocyjnego Puszcza Świętokrzyska. Co tu dużo mówić, wystarczy spojrzeć. W otoczeniu lasów drzemią drewniane zabudowania, co niektóre z okresu dwudziestolecia międzywojennego. W okolicy napotkać można stare ziemianki i chatki, które sprawiają, że rejon ten zachwyca swoją sielskością. Nad Zagnańskiem góruje już z daleka widoczny kościół pod wezwaniem świętej Rozalii i świętego Marcina. Był rok 1664, kiedy biskup krakowski Andrzej Trzebicki erygował parafię Zagnańsk i zarządził jego budowę. Dlaczego biskup krakowski? Ponieważ wieś ta, znana od początków XV wieku pod nazwą Zagnańską, stanowiła własność biskupów krakowskich. Jaka jest etymologia nazwy Zagnańsk? Wiele źródeł podaje, że pochodzi od wyrazu zaganiania niezdyscyplinowanych poddanych z dóbr biskupich do karczowania lasów. No to teraz słów parę o gospodarce leśnej. W 1916 roku Austriacy okupujący te tereny rozpoczęli budowę Świętokrzyskiej Kolei Leśnej, czyli wąskotorowej sieci kolejek leśnych, której celem miał być wywóz drewna z lasów świętokrzyskich do zakładów tartacznych. Przewóz ustał w roku 1960. Pod koniec lat 60. rozpoczął się demontaż torów na prawie całej długości trasy, ale do dziś można znaleźć ślad dawnej leśnej kolejki, wystarczy przespacerować się kolejowymi nasypami. Jeden z pierwszych wybudowanych odcinków prowadził z Zagnańska do Borowej Góry. Zachowały się nawet pozostałości murowanego mostu kolejowego na Bobrze, po którym dawniej sunęła świętokrzyska leśna kolejka. Dziś, co prawda już nie sunie, stoi i stanowi symbol, pamiątkę po dawnym ośrodku transportu leśnego w Zagnańsku. Parowóz, lokomotywa, las. Był to ostatni parowóz pracujący na miejscowej wąskotorówce. Z tyłu posiada dodatkowy wagon na węgiel i wodę. Lokomotywa została poddana renowacji i obecny wygląd różni się nieco od oryginału. Brakuje kilku elementów, które częściowo zastąpiono replikami. To podobno jeden z 9 zachowanych parowozów tego typu. Lasy zajmują ponad połowę powierzchni gminy Zagnańsk. Wśród bogactwa tego drzewostanu wyróżnia się słynny dąb Bartek.
To jedno z najstarszych drzew w Polsce. Wykiełkował z malutkiego żołędzia, jak czytamy, około 1300 roku. Przeżył królów, zawieruchy wojenne, nie poddał się działaniu natury, wichurom i piorunom. Ile mógłby opowiedzieć, gdyby mógł? Czy wspomniałby króla Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełłę, który podobno rozbił tutaj swój obóz myśliwski? Albo Jana III Sobieskiego i dziuplę w pniu zwiastującą zagrożenie dla kraju? Gdyby mógł mówić, może by zdradził szczegóły spotkania króla Jana z Marysieńką. To długa historia w pniu i olbrzymich konarach zaklęta. Dzisiaj sędziwy Bartek jest chroniony przed złamaniami metalowymi podporami. Zainstalowane jest też odgromienie, aby przetrwał dla kolejnych pokoleń. Młodszym bratem Bartka jest dąb szypułkowy Daniel, także z Zagdańska. Obwód jego pnia, mierzonego na wysokości 130 cm, to niecałe 5 metrów. Jest wysoki na około 24 metry. Dąb Bartek dla porównania mierzy 28,5 metra wysokości. Obwód pnia na wysokości 130 cm wynosi prawie 10 metrów. Cofnęliśmy się do historii Zagdańska aż do średniowiecza. Daleko? Nie bardzo, bo gdyby tak cofnąć się o 400 milionów lat, znaleźlibyśmy się w tropikach, a to miejsce pokrywałoby ciepłe morze. Możliwe, że stalibyśmy się świadkami wyjścia na ląd pierwszego czworonoga. A z pewnością stało się to tutaj, 395 milionów lat temu. Odkryto tutaj tropy tetrapoda, czyli pierwszego czworonożnego zwierzęcia. Było to sensacyjne odkrycie paleontologiczne na skalę światową, które zmieniło wyobrażenie o wyjściu kręgowców na ląd. Wcześniej sądzono, że miało ono miejsce 18 milionów lat później z wody słodkiej, a nie z morza. Skała z tropami tetrapoda jest zabezpieczona. Nie zobaczymy jej w kamieniołomie, ale znajdziemy inne ślady prehistorii, choćby ślady pozostawione przez skorupiaki, za którymi tetrapody wyszły z morza i postawiły łapy na suchym lądzie. Inną geologiczną ciekawostką jest północna ściana kamieniołomu. Jej profil skalny jest wysoki na 20 metrów i długi na 50. Jest to jedno z nielicznych w kraju odsłonięć geologicznych, które w tak dokładny sposób prezentuje niezgodność w ułożeniu warstw skalnych. Można z nich wyczytać, jakie procesy geologiczne zachodziły tutaj na przestrzeni niemal 400 milionów lat. A sam kamieniołom leży u podnóża góry Chełm, która wznosi się na wysokość 399 metrów nad poziomem morza. To rozległe pokopalniane wyrobisko w złożu dolomitu o głębokości 20 metrów. Od XVII wieku wydobywano tu dolomit pochodzący z okresu Dewonu. Był on używany m.in. do budowy kościoła. W okresie międzywojennym pozyskiwano tutaj również tlenek żelaza. Piękne okazy hematytu krystalicznego przyciągały wielu kolekcjonerów. Najbardziej intensywna eksploatacja przypada na lata 60. Dolomit był wykorzystywany do produkcji kruszywa drogowego i kolejowego. Pod koniec lat 80. zaprzestano eksploatacji, która zagrażała kościołowi, linii kolejowej i ujęciom wód podziemnych. Kamieniołom zamknięto. Obecnie znajduje się tutaj rezerwat przyrody nieożywionej Zachełmie. Wielkie kompleksy leśne, złoża rudy żelaza i bliskość rzek sprawiły, że zaczął się rozwijać przemysł. Czy to kadr z horroru Ring? Spokojnie, znajdujemy się we wnętrzu olbrzymiego pieca hutniczego, oczywiście nieczynnego już. Stanowi część ruin dawnej huty w Samsonowie. Huta Józef powstała w pierwszej połowie XIX wieku z inicjatywy Stanisława Staszica.
zakład wytwarzał około 800 ton surówki rocznie. Był opalany węglem drzewnym. Huta wytwarzała elementy budowlane i ozdobne, ale pracowała głównie na potrzeby wojska. Dostarczała broń powstańcom listopadowym, później uczestnikom powstania styczniowego. Dlatego też została w roku 1866 spalona przez Rosjan i nie została już odbudowana. Do dzisiaj ocalały ruiny wielkiego pieca, hal produkcyjnych i wieży wyciągowej. W 1967 roku zespół zakładu wielkopiecowego Huta Józef został wpisany do rejestru zabytków. Noc w gminie Zagnańsk postanowiliśmy spędzić pod namiotem w Puszczy Świętokrzyskiej. Legalnie, bo nadleśnictwo wyznaczyło spory teren do biwakowania w ramach programu Zanocuj w lesie. A noc, mimo że kwiecień już, nadal zimna, niewiele powyżej 0 stopni, więc śpiwór zimowy znów był jak najbardziej. Użyłam też osłony samochodowej pod karimatę dla lepszej izolacji i było cieplutko. Las jeszcze się nie zazielenił, ale odgłosy ptaków sprawiają, że nie można wiosny nie usłyszeć. Stan zimowej hibernacji minął i mrówki stały się już też bardzo aktywne.
Błogi odpoczynek nad wodą, zalew Kaniów w Borowej Górze, w bliskości sosnowego lasu z pieszczystą plażą. Zajmuje powierzchnię około 6 hektarów. Podobno słynie z niezwykłej czystości wody. W sezonie czynne są toalety i przebieralnie, jest też mała gastronomia. Od wielu lat odbywają się tutaj wydarzenia pod chmurką, między innymi Dni Zagnańska. Mamy kwiecień, sezon się jeszcze nie rozpoczął, jest zatem cicho i spokojnie. W sam raz na błogi spacer i azyl dla wodnego ptactwa. Zalew Umer. Jego budowę zakończono w 2004 roku. Jego powierzchnia wynosi prawie 12 hektarów. W sezonie jest czynne strzeżone kąpielisko. Do dyspozycji turystów są rowerki wodne, łódki i boisko do piłki siatkowej. Można też przystanąć w jednej z drewnianych wiat. Na łyk kawy lub posiłek na łonie przyrody, który zawsze smakuje lepiej niż w czterech ścianach domu. Z gminy Zagnańsk to tyle, ale pozostało jeszcze wiele miejsc w Świętokrzyskiem wartych odwiedzenia, do których dotrzemy. Do zobaczenia w kolejnym filmie i na szlaku.